chłopaki leżą. Blisko, ale jednak osobno. Śpisz, kochany. Przykryły cię tu dzieciaki. Śmiał ciepło. No jak idzie? No, potrzebuję 15 minut do wyjścia. Może być? No tak. No w sumie tylko włożyć do samochodu i możemy jechać, ale do Biedronki tutaj od razu, czy tam po drodze do tego... No tutaj to mi jakoś szybciej idzie, bo się po prostu, wiesz... No dobra. Wiem co i jak. Dobrze. A chcę zrobić te zakupy w sumie koniecznie tutaj, bo... Wiesz czemu? No. Bo tam to się po prostu nie nabędzie tego sklepu. Kolejka będzie, nie będzie gdzie zostawić auta, wszystko będziemy musieli targać. Tam w tym Sulejowie? Nie, w Jastrzębie. A nie, no to w Jastrzębie to na pewno nie. Myślałem, że albo tutaj, albo w Sulejowie, nie? Nie, może tutaj. Dobra. Już, zaraz kończę. Zaraz ci to spakuję, będziesz mógł to wynieść już. Dobrze, ale dobrze. Muszę włosy, ale dobra, to już sobie osobno spakuję. Włosy? Znaczy już suszarki. Alright. Dobra. Zdaje się, że wszystko mamy. Okej. I to jest właśnie pakowanie do Toyoty. Tu się miejsce nigdy nie kończy. Foteliki. No właśnie, dobra. Basiula! Klucze do miniaka, bo muszę foteliki przecież przenieść. Gdzie mogą być? Ktoś jest w piwnicy? Dzięki. Co? Napompowałeś wodek? Jedna jest ogromna, druga jest... Dobra, ale pompowałeś jedną? Tak. Dobra, super. Jeszcze to. To co, bierzecie jedną czy dwie? Dwie. Ale będziecie obie nosić? Tak. Jedną. Dobra, to jedną wadek napompuj bardziej, a druga będzie do rzucania dla dziewczyn. My sobie będziemy kopać, a... Okay. Czy bierzesz tą czerwoną jeszcze? Ta będzie do wody, ta będzie do czerwonej. Dobra, wy decydujcie. Kaju, gryził się. Ej. No oczywiście. Śmieci nie może zabraknąć. Jeszcze chyba coś zjem przed wyjazdem, tak na szybko, żeby zaraz nie kombinować. A, gdzie by ich tutaj? Jak? Dobra. O kurczę, fajnie tu macie. Co? Nie, co? Ja to prowadzę. Spoko, nie? Zarąbista ta Toyotka, nie uważasz? Co nie, co nie? Kamper? Kamper, no. Ja mówię kamper. We wrześniu będzie kamperem. Znowu. Kamper? Kamper? Tak. Będzie tutaj spanko. No. Przecież to ja ci też mogę spać.
troszkę w 5 osób, chociaż spaliśmy nieraz, nie? No mi było. Wychodzicie? Tak. Dobra. Jak tam, Wadzio? Dobrze. Ale jesteś turysta. Dobrze. Aha, poczekajcie, weźcie, wiecie co? Bo dzisiaj to by wam się przydało to zdjąć pewnie, nie? Żebyście więcej widzieli. O, sorry, dzwoni ktoś do mnie. Słucham? A to ja już nie wiem, który raz już im o tym mówiłem. Łobosz! Dobra, chcesz to pakuj do bagażnika. No. Ale ta jest nienapompowana, tak? No jedną sobie napompował, drugą nie napompował. Dobra, duża, mała, jak będą chcieli, wiesz. Luzik. Ja idę wywalić ten kompost, dobra? Idziesz ze mną, Wadek? Tiruliru. Zobacz, obaj w kroksach, atakujemy. Zarąbiście, nie?